Już po raz 23 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogutach-Piankach kolędowali wspólnie mieszkańcy i samorządowcy. Organizowany zawsze 6 stycznia na Trzech Króli Święty Wieczór to nawiązanie do starej polskiej tradycji, jaką jest, a właściwie kiedyś było, chodzenie kolędników. Dorośli z Turoniem i Żydem, Herody z żołnierzem, śmiercią i diabłem i młodsi z szopką zaczynali najczęściej po Nowym Roku, ale przygotowania ruszały już od Bożego Narodzenia. Maszerujących od domu do domu kolędników można jeszcze czasami spotkać na wsiach i w małych miasteczkach, a śpiewających na scenie na pewno w Bogutach, gdzie spotkania kolędnicze odbywają się każdego roku od prawie ćwierć wieku. I tym razem nie zabrakło świetnie przygotowanych zespołów kolędniczych, między innymi z Tymianek Buci, Białych Szczepanowic i Zarąb Kościelnych. Największe brawa otrzymali kolędnicy z miejscowości Wyszonki Błonie na Podlasiu, a zwłaszcza Urocza Koza. Możecie zrobić lewo, widzę?
Jakiś hobby ślechotinę, która ma tę dubską siwę. A może by już robić oddychanie na lepsze stawanie. A może by już robić pocieranie na pchętne stawanie. Może by już robić spustadło moje ciężkie choroby na parwo. No kosko, ściśnij zęby, zamknij oczy. Słuchaj, jak ci tu spustadło przyskoczy. No, te kozie tak leżało, tak zdrowiało, to ja państwu powiedzieć, co się w Wysokiem Mazowieckim stało. Jak się zapaliło te nasze zbóźnice, no jak zaczęło chować, to tak od spodu, no ale jak się wszystkie żytki zabrali, to w 3 dni zbóźnice odbudowali. A jak wyleciał Habim, jak wziął za kachabim, jak wsiadł na 2 kruty, no to przyjechał pod Boguty. A jak usiadł na świni, to i był w Małkini. No, ale tak jak jemu zrobili, to Habim w wodę był. No, ale ten Habim to był poziomny człowiek. Nie jadł mięsa kosiernego, tylko prosto ze świni smalonego. No, ale ja się państwu przedstawić, ja jestem Icek z Bochańska. Ja tam mam wielki interes, wielki tata. No, a jak jechałem z Pańska, to była droga Pańska. Jak przyjechałem do Kajnicy, wyskoczyli wszystkie konicy. No, jak wylecieli chatki, to wyszli wszystkie piękne babki. Jak wyskoczył z tworzy, jak dał w korze, jak wybryknęła duja, jak dała. O, no to poszła wyżej jak stodoła. No ale te kozie tak leżało, tak zdrowiało. Może ono w końcu by stało? Wstań, kuzko, wstać, tak się na nogi, bo już gospodzia piecze pierogi. Trzy pary kiełbas i wina w flachach, będziemy się cieszyć, ukakakaka. Trzy pary kiełbas i wina w flachach, będziemy się cieszyć, ukakakaka. Będzie narodzenia syna jedynego, ojca wszechwiecznego, Boga prawdziwego. Wesoło śpiewajmy chwałę Panu dajmy. Hej, kolęda, kolęda, wesoło śpiewajmy chwałę Panu dajmy. Hej, kolęda, kolęda, Panna porodziła niebieskie dzieciątko, człowiek położyła małe parkorowko. Pasterze śpiewają na mur, tam gadają. Hej, kolęda, kolęda, pasterze śpiewają na mur, tam gadają. Hej, kolęda, kolęda, skoro pastusz Bye.
dajcie pokój domowi temu, który żeście odebrali, dary ubogiemu. Jestem król Herod z okrą mojego świata. Złotem, laurem przemijają moje młode lata. Przybądźcie hetmani z licznymi gwiazdami. Chylam się czołem, czynią was panami. Na mój rozkaz znamy zawołanie, niech przede mną marszałek stanie. Królu, królu, smutna nowina dochodzi. W mieście Betlejem drugi król się rodzi. Od Boga pochodzi, z rodziny królewskiej i ma być ogłoszony jako król żydowski. Doszła mnie, doszła dziwna nowina, że Panna czysta porodziła syna. W Betlejem mieście, tam się pospieszcie, może go znajdziecie. Nie bój się, królu, żadnej przeszkody, bo my tu stoimy u twojej głowy. U twojej głowy z bronią wyszerza, na twe wezwanie mieć miecz uderza. Gdy na zachodzie słońce schodzić będzie, to na moim tronie nowy król zasiądzie, a wy, mili żołnierze, nieście miecze, pancerze, na koń siadajcie i do Betlejem miasteczka ścigajcie. Tam dla jednego dzieciątka małego wszystkich w pień powycinajcie. Tak królewskim synem dyspensy nie spędzajcie. Natychmiast, królu, spełnij swe wolę, wytnie, wyrąbię małe bachole. Wyje powstała ta muzyka mała na tym panole.
Mieszkańcami Bogut kolędowali wspólnie m.in. przedstawiciele władz powiatu. W spotkaniu uczestniczył starosta Zbigniew Kamiński, pracownicy starostwa i kilku radnych powiatu, a także proboszcz miejscowej parafii ksiądz Stanisław Mikucki, wójt Józef Bogucki i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Roman Świerżewski. Czcigodni księża, panie wójcie, panie przewodniczący, panie dyrektorze, panowie radni, szanowni państwo. Ja jadąc dzisiaj do Bogu, po pierwszy raz do państwa przyjeżdżam na tą imprezę jako współorganizator. Bardzo się cieszę. Mówiono mi, że to jest najlepsze kolędowanie w całym powiecie ostrowskim. Nie tylko najlepsze, ale i największe. Także dziękuję bardzo, bo tu pan Teliszewski mówił, że starostwo jest współorganizatorem, no ale tu główny splendor przypada jednak panu dyrektorowi, także panie dyrektorze serdecznie dziękuję jeszcze na naszą współpracę. Dziękuję też serdecznie dzisiejszym kolędnikom, bo naprawdę wspaniale, żeśmy się dzisiaj ubawili.
i ten jarun i te kozy, no rozbuchł. Także naprawdę, naprawdę jestem usatysfakcjonowany i co roku będę przyjeżdżał. Jest takim zwyczajem też, że starosta powiatu dziękuję kolejnikom listami gratulacyjnymi. Za chwilę pan dyrektor otrzyma jeden z tych listów, które będziemy wręczać, ale ja postanowiłem, żeśmy tu rozmawiali, żeby od następnego roku ci kolejnicy otrzymywali jakieś upominki, bo jest okres świąteczny, także warto byłoby coś, żeby jakaś pamiątka została pokazana w takim naszym spotkaniu. I ja dzisiaj z tego miejsca gwarantuję Państwu, że przyjadę jako dobry Mikołaj na następny rok. Także serdecznie Państwu. Serdecznie Państwu dziękuję i korzystając z okazji chciałem życzyć Państwu, bo mamy już Nowy Rok, Święta Bożego Narodzenia za pasem, ale jeszcze dzisiaj ten okres świąteczny jeszcze chciałem Państwu złożyć serdeczne życzenia. Zdrowia, jakieś myślności, żeby ten nadchodzący, nie nadchodzący, ten rok jest obecny, 2008 rok, nie był gorszy od następnego. Ale jak zawsze mówię o zdrowiu, że zdrowie będzie, to wszystko będzie. Panie Wójcie, też życzę na współpracę na ten następny rok, żebyśmy jak najwięcej tych dróg budowali wspólnie. Dziękuję bardzo. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy świętego wieczoru odebrali z rąk starosty pamiątkowe dyplomy. Organizatorami spotkania był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach oraz Starostwo Powiatowe. Patronat honorowy nad uroczystością sprawował marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.